Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2, Kroniki Myrtany Archolos. No słuchajcie co, no kontynuujemy zmagania w naszym modzie. Ładnie to wygląda, kontynuujmy, słuchajcie. Mieliśmy iść z naszym bratem, jeśli dobrze kojarzę. Idź z nim pogadać, dobra, pogadam z nim. Dźwięk się zbugował, co jest? To wszystko słyszę, a nie słyszę, jak on gadał. Dziwne. Ezekiel! Czego chcesz? Słuchaj. Niedaleko jest wioska, w której będziemy bezpieczni. Chodź z nami. Czemu takie długie przerwy są? Zostawić ją tutaj. Na pastwę topielców. Nigdy. To bierz ją na plecy i jazda, no. Jaki problem? Nie mamy na to czasu, córka z pewnością byłaby zachwycona. Idziesz z nami albo zaciągnę cię siłą, w takim razie powodzenia żegnaj. Córka z pewnością byłaby zachwycona, trochę zagrajmy na emocjach, ale po to, żeby go uratować po prostu. Córka z pewnością byłaby zachwycona, gdyby jej ojciec dał się zeżreć topielcom. Teraz to już bez znaczenia, nie żyje. No tak. Powiedz mi, czemu ma ginąć cała rodzina? Już jej śmierć to tragedia, a ty chcesz dokładać kolejnej. Może i masz rację, ale kiedyś tu wrócimy i pozabijamy wszystko, co mogło tknąć jej ciało, jasne? Dobrze, chodź. Jasne, jasne, Ezekiel, jasne. Na pewno tu wrócimy, stary. Na 100%, tak będzie. No. Tak będzie. Co tu się wydarzyło? Halo? Halo, gro, proszę mi tak nie robić. No nie, teraz będę miał myszkę na ekranie. No trzymajcie mnie. O, ile ludzi widzę, przeżyło. Że jednak udało wam się przeżyć. Został ktoś jeszcze na plaży? Tylko trupy. Myślałem, że tylko my przeżyliśmy to. No trudno. No, nieźle, Fabio, no. Gdy wygrzebywaliście się na ląd, zdążyłem zrobić rozeznanie. W pobliżu jest jaskinia, w której będziemy bezpieczni. Powinniśmy iść dalej. Jaskinia? No nie wiem, stary. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A gdzie ty niby chcesz iść? Znasz w ogóle te okolice? Bo ja nie. I nie mam zamiaru kończyć w brzuchu jakiejś leśnej bestii. Poza tym z pokładu statku widziałem ujście rzeki. Musi być niedaleko. Jeśli pójdziemy wzdłuż niej, to możliwe, że natkniemy się na wioskę Silbach, w której mieszka nasz wuj. O! Jako dziecko? Równie dobrze, wioska może być spalona, a wuj zarżnięty przez orków. Może zapytamy się o zdanie reszty. Najbezpieczniej jest zostać tutaj i poczekać do świtu. Jezu, Jorn, co ty taki jorny jesteś, jurny. Tak szybko ty, już. Młody, co o tym myślisz? Jak dla mnie? To powinniśmy iść, bo w jaskini nichuja nie będziemy bezpieczni, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy, co jest w głąb tej jaskini. Może tak zewnętrznie ona jest bezpieczna, ale w głąb mogą być jakieś, nie wiem... Nie wiem, co może być w sumie w środku. Jakieś szkielety, trupy, coś tego. W jaskini będziemy bezpieczni? Nie. Może uda nam się znaleźć tę wioskę? W jakim stanie są ocaleni? Na pewno pamiętasz drogę do wioski? Na pewno pamiętasz? Na pewno pamiętasz drogę do wioski? No, panie kolego? Mniej więcej. Ale mniej czy więcej? Bo to jest bardzo ważne pytanie w tym wszystkim, Jorn. Archolos to gęsto zaludniona wyspa. Wcześniej czy później natkniemy się na jakąś osadę. Nie przekonuje mnie to zbytnio. Ale na pewno jest to lepsze, aniżeli siedzenie w jaskini i nic nie robienie, więc... Może uda nam się to... Może uda nam się odnaleźć tę wioskę. Jak
Jeśli się nie zgubimy w tych ciemnościach i przypadkiem nie wpadniemy na jakiegoś cieniostwora. Będziesz szedł nie, pierwszy. Nie, dziękuję. Wolę poczekać, aż będzie jasno. Jak chcesz, Fabio, możesz tu sam też zostać. To tyle, co chciałem wiedzieć. No, to tyle. To tyle, co chciałem wiedzieć. No i co teraz? No, i dobrze. Przynajmniej nie zmarnujemy więcej czasu. Ty, Jorn, czy jak się tam nazywasz? Idę do ciepłej jaskini. Nie mam zamiaru się z tobą i użerać. I wam polecam zrobić to samo. Ten Fabio jakiś lekko zbugowany jest. Marvin, przestań się wygłupiać i chodź. I tak już zmarnowaliśmy za dużo czasu. Idziemy, Jorn, idziemy. Masz rację. Jak oni chcą, niech sobie siedzą. Niech oni sobie siedzą w tej jaskini, my idźmy. Idę z tobą, bracie. Niech im ziemia lekką będzie. Bo nic raczej wiedziałem, z tego innego nie będzie. Wiedziałem, że podejmiesz rozsądną decyzję, bracie. Oczywiście, Jorn. Że tak, no słuchaj. Nie wyobrażam sobie siedzieć w jaskini i czekać, ktoś nie wiadomo na co. Ktoś jeszcze wyrusza z nami do wioski? Chyba nikt. Dobrze, rozumiem. No. Miejmy nadzieję, że wszyscy spotkamy się ponownie już w wiosce. Ja rozumiem ich obawy, że w nocy iść, nie? I to jest lipa. Jakby jestem w stanie to naprawdę zrozumieć. Więc, no okej. Kurwa, czy ta gra mogłaby zostawić... No nie wierzę w to. Wy to widzicie też, nie? No trudno, spróbuję grać bez myszki. Dobra, Jorn. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek coś, cokolwiek. Co tu jest? O, ścierwojady! Dawaj go tu! Dobra, przestań, tam taki ścierwojadek. Ruścik, o, weźmiemy. Młody ścierwojad, surowe mięso. O, to się przyda akurat. Jest tu złoto też, dobra. Tutaj widziałem jakieś jeszcze itemsy. Złoto się przyda. Mleko. Ogólnie przyda się wszystko, czym możemy się uleczyć. No bo jakby nie było, jest bieda. Jest bida, bryndza i w ogóle wszystko inne. No jest słabo, no co ja wam powiem. Trzeba by było coś do leczenia się. Odnowa many. Lekkie leczenie ran. W sumie. No dobra, no część HP nam odnowiło. Czy coś jeszcze mogę? Mleko troszkę odnowi, ale to też bez szału. No i chrust, ale to chrust, to może nie teraz. Dobra, zobaczmy, gdzie ten Jorn nas wyprowadzi. Jestem bardzo ciekaw, czy on cokolwiek tak naprawdę ogarnia. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. W porządku, znaleźliśmy rzekę. Teraz musimy iść wzdłuż. O kurwa, nie wiem, czy chcę iść wzdłuż niej. Stary, ja widzę, co tam chodzi. Ty jesteś pewny? No dobra, no skoro tak. No. Wygłodniały topielec, no nie wierzę w to, nie? Może on mnie zabije? No nie, zabił mnie! Bro, I'm dead now. Stary, ja umarłem. Ej, Jorn! Jorn! Zostawił mnie i se poszedł. Czajcie to? No i teraz wszystko od nowa, bo nie zapisałem. Nie! Kurwa, trzymajcie mnie. Dobra, przeskipujemy to wszystko. Szybciutko zrobimy, szybciutko. Nie możemy zostawić. Dobra, na spokojnie, no nie możemy go zostawić, no nie możemy, no ja wiem. Dobra. Córka, powie. Dobra, Ezekiela mamy z głowy. To szybciutko zejdzie, to luzik. Kurna, szkoda, że tu się nie da bardziej sprintować. Tylko tak faktycznie biegamy dość wolno. Ale widzę. Trudno. Tylko
Gdy... Dobra, no spokojnie, no. Przegadajmy to. Dobra. Idźmy z Jornem. Ktoś... Tylko... Idę z Jornem, ale... Muszę to jakoś... mądrze zrobić, z głową. Na F5H był zapis, nie? Trzeba to zrobić mądrze, trzeba to zrobić z głową. Dobra, nie chciałbym na pewno Jorna zabić. Bo to byłby lekki przypał. To byłby lekutki przypał. Dobra, czy tu coś jeszcze było? Chyba nie. O, jest jakaś ręka szkieletu jeszcze. I chrust. Chrust się akurat przyda. Tu jeszcze coś jest. Leśna jagoda! Dobra, zanim ta leśna jagoda... Na pewno to... Odnowa many. No dobra. Najpierw zróbmy sobie to. I w sumie mógłbym to chyba dwa razy... Aha! Mógłbym to dwa razy zrobić. Gdybym miał... O, lipa. Mógłbym to dwa razy zrobić, gdybym miał kurna ten, tyle zwojów, a nie miałem. Czekajcie, czy mi się ta gra zapisała? Nie. No w międzyczasie skraszowało mi grę. Jeszcze dochodząc tutaj zginąłem od tego ścierwojada z 6 razy przynajmniej, więc no wszystko w dobrą stronę idzie, nie? Generalnie. Co by nie mówić. O, w ogóle jajo ścierwojada mi dropnęło. Chętnie sobie wezmę, bo w sumie ono dużo daje. Ej! Ale to ja tym sposobem... O, to ja tym sposobem sobie zostawiłem... magię na odnowienie... O, ho, ho! No i nice! No i nice, to mi się podoba i teraz przynajmniej nie mamy tego... tego myszka na ekranie. To też jest akurat duży plus. Tak, znaleźliśmy rzekę, idźmy wzdłuż niej. Dokładnie tak jak mówisz, tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali. Tylko ja nie chciałbym się bić z tym... Nie wiem co to było, to pielec? Nie wiem, fokusuj go na sobie, co? Ja go będę bił z pleców, a ty go fokusuj na sobie, bo jak ja go fokusuję na sobie, to zlipa. O, właśnie tak jak robimy. Tak, właśnie. Dobra, nic zobaczmy. Tu nie ma. Jak nic tu nie ma? Co to znaczy nic tu nie ma? Poczekaj chwilę, Jorn, może tu są jakieś... Może tu coś jest, no. Tu jest chyba ta jaskinia po lewej stronie, czy mi się wydaje? A nie, to nie jest jaskinia. O, ale chrust jest jeszcze jeden, to się przyda akurat. To się akurat przyda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy będzie potrzebne rozpalenie ogniska. Poszło nam łatwiej niż się spodziewałem. Myślisz? Że to było łatwe? No dla ciebie może było łatwe, dla mnie nie aż tak, stary. Grunt dla mnie nie aż tak łatwe. Się razem, wtedy żadne bestie nie są nam groźne. Dokładnie. Agro zbieraj na siebie, ja będę po prostu dobijał w plecy. I wtedy jest idealnie. Jeszcze kawałek. Musimy być czujni. Masz rację. Ruszajmy. Robi się coraz zimniej. Mam dziwne wrażenie, że tu się zaraz coś odwali, nie? Mam takie dziwne wrażenie, więc sobie zapiszmy grę. Ja sobie będę nadpisywał tego jednego save'a. Bez sensu sobie zrobiłem, że na pierwszym save'ie zrobiłem sobie save odcinkowy, po prostu powinienem to zrobić dalej, a na pierwszym taki autosave. Bo niestety nie ma autosave'ów w tej grze. I to jest troszeczkę słabe, szczerze mówiąc. W sensie na tym modzie, bo w tej grze to jest, ale na modzie nie ma. Nie da się nawet quick save'a zrobić, tylko trzeba save'y normalne robić, więc to jest takie troszeczkę... No co za... Dobra, krwiobijec zdech. Nic tu nie ma. Też tu nic nie ma, no. A będzie cokolwiek? Jakby... No nie, kolejny topielec! Co jest? Co to jest za miejscuwa? Dobrze, żeby te topielce były... No nie, on mi pół HP jednym hitem wziął! Co?! Co tu się wydarzyło teraz?! Ja myślałem, że on zginął! No nie, no trzymajcie mnie. Trzymajcie mnie, ja nie wytrzymię. To jest początek gry.
A ja się wywalam jak bambik! O, najpierw krwiopijec znowu. No tak, bo przecież zasejwowałem przed tym krwiopijcem. O kurwa, ja pierdolę. Będzie ciężko, ale damy radę. No słuchajcie, z gorszymi rzeczami sobie radziliśmy, nie? No ale jakby ten krwiopijec nie robił takich uników, byłoby pewnie prościej, nie? Może teraz coś z niego dropło? Niczego tu nie znajdę. No tak, czego ja się spodziewał, nie? Dobra, jest następny. No i teraz tylko nie dać się zabić. A to jest w sumie najgorsze w tym wszystkim. Bo gdyby było tak, że one nic nie biją, no to spoko. Ta chata wygląda mi na opuszczoną. Może znajdziemy w środku coś, co nam się przyda. Byle nie trupy, nie? A co jeśli znajdziemy tam bandytów albo jakąś dziką bestię? A co jeśli znajdziemy tam bandytów? Albo jakąś dziką bestię? Cóż, w końcu od czego mam ciebie? Będziesz świetną żywą tarczą. Aha. Prawie się uśmiałem. Chodź, trzeba ją przeszukać. Ty Jorn, ale póki co to ty jesteś kurwa żywą tarczą, nie ja. O! Klucz do starej skrzyni. Może jest tu jakaś stara skrzynia? Przepraszam Jorn, przepraszam. Jest tu jakaś skrzynia może? Uuu, są strzały, jest złoto. O, panie, to mi się podoba. Co tu jeszcze? Pochodnia? No to akurat tam groszowe sprawy są. Pewnie, ale... O, złoto. Ile tu złota leży w ogóle? Nice. Jest jakaś skrzyneczka. A w skrzyneczce strzały. I łuk. No, i to... To ja rozumiem. To ja rozumiem, słuchajcie. Łap. Tak na wszelki wypadek. Dzięki. Na pewno się przyda. Oby nie, ale warto się zabezpieczyć. Coś jeszcze znalazłeś? Po co on mi tą lagę dał? Same rupiecie i zgliszcza. Trzeba iść dalej. Czy według gry ja tu nie powinienem mieć w ogóle itemów? W sensie mógłbym nie mieć w ogóle itemów? Przecież to jest absurdalne, ja bym już dawno zginął. Bo on mnie nie obronił tam przecież przed ani tym krwiopijcą, ani tym... Co jest? Dobra, ale weźmy sobie łuk. No z łukiem to jest całkiem inna zabawa od razu, proszę bardzo. Jest tu może coś jeszcze do upolowania? Ale mam wrażenie, że troszeczkę za ciemno jest, co? Może powinienem podbić trochę? Szczerze, nic to nie dało. Nie wiem, dziwne. Ale czemu ja jak strzelałem w tego... ścierwojada. O, wcześniej to mu nie zadałem żadnego damage'a. To jest moje pytanie za 1000 punktów. O nie. Jeszcze krwiopijce jakieś rzeczne. No co? Strzały mi się skończyły. No, zabij go. Kurwa, jakie to mocne jest. Tego drugiego coś? Nic tu nie ma. No najgorsze jest to, że te strzały straciłem wszystkie, nie? I czemu ja... Czy ta gra może mnie sfokusować na właściwego krwiopijcę? One nie biją mocno. Ja im też nie zresztą. No, kurwa. Przestań robić te dasze, te uniki cholerne. No... Gin! Tym krwiopijcem! No czy ty możesz? Ja umieram! Ja umieram! No nie zabił mnie, bo ten kretyn mnie nie broni! Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam psychicznie z tą grą! Czemu on mnie nie obronił? Jakby nie rozumiem i czemu ja nie zapisałem gry, jak wyszliśmy stamtąd? O nie! Ten odcinek to jest festiwal mojego spierdolenia umysłowego. Niestety. No ale to tak czasami bywa, nie? Och, ale też nie, ja mam czasami wrażenie, że ta docelowanie w tej grze jest delikatnie mówiąc akustyczne. Niczego. Ale delikatnie tylko mówiąc. No bo jednak... Jakby celuję w jedną osobę,
A gra mi nacelowuje w inną. Jakby... O co chodzi? Dawaj tego topielca! Ale żebym zrobił unik idealny! Tylko prawie zdechłem w tym wszystkim. Dobra. Dobra, właśnie do środka, Jorn. Bo ja tu miałem tyle rzeczy już nazbierane i co, i gówno, no i właśnie. To, czego mi brakuje w tej grze, to kucania. Nie kucania, tylko tego skradania się. Bo ja nie wiem, czy... Chyba, że to jest w trójce. Ale jest tak, że jak człowiek się skrada w którymś gotiku, to może od razu lutować. W sensie nie ma animacji, jest skrócona animacja lutowania. Więc w sumie coś takiego to by się przydało. No i właśnie. Główny problem to to, że... O, a tu są jeszcze jakieś strzały. Ja bardzo chętnie. Dobra, pogadajmy sobie. Wszystko świetnie, pięknie. Tak, tak. Tu jeszcze jakaś stara moneta. Już nic więcej chyba nie ma. No i stety, niestety, grę musimy znowu zapisać. Bo jak tak dalej pójdzie, to będziemy co chwilę cofać się do tego samego miejsca. No tu trzeba zapisywać jakieś 3 minuty tą grę, tak szczerze mówiąc. 3 do 5 minut maksymalnie i cyk, cyk, nie? Cyk, cyk. I cyk, cyk. I tak cały czas. Dobra, w ścierwojada nie strzelam. Mam nadzieję, że Jorn go ubije. Dobra, ale tam ścierwojad akurat jest słabiutki, więc... O, o. No, kurwa, czy ty musisz? Ej, ja mogę wyciągnąć tą broń? Halo? Nie wiem, pieprzę to. Uciekam stąd. Jorn, trzymaj się. Miło było cię poznać, bracie. Baw się dobrze. Kurwa, ten krwiopijec mnie goni. A ja nie mam HP, ja umieram. Puść mnie, puść mnie. Puść mnie. Kurwa, puść mnie, gnoju. No nie! Jak on, kurwa, przeleciał przez ten... Nie powinienem oddalać się od Jorna. Naprawdę? Naprawdę, gro? O kurwa, jak on jest... Dobra, Jorn, pomóż. Dobra, ten zdech. Mam nadzieję, że przybugowałem delikatnie. Mogę go już puścić, dziękuję. Tutaj wydawało mi się, że są jakieś... Jakieś rzeczy, o właśnie. Mieszek, zębate ziele jest. Jeszcze jedno zębate ziele. I tylko pytanie, co mi daje zębate ziele? Aha, wykorzystywane do mikstur czasowych. Kurna, bo jest lipa ogólnie, bo nie mam HP, nie? I to jest lipa fest, wręcz bym powiedział. To jest lipa fest. Dobra, tu chrząszcz, to nie będziemy strzelać. Jorn, ogólnie jest taki problem, że po pierwsze, ja muszę znowu zapisać, stary. A po drugie, tam są kolejni krwiopijcy. Czy my możemy to jakoś ominąć? Albo cokolwiek? Jakby ewentualnie, jakby bij się z nimi sam, ja będę po prostu ciasę kurował z daleka. Bo przy aktualnym stanie rzeczy, to... Aha. Kurwa, no nic nie robię tym krwiopijcom, nie? Bardzo chcę mu pomóc. No gro, no halo! No zostaw to, uciekaj. Jorn, weź go, proszę cię. No nie, kurwa, dźgnął mnie! No jak? No jak? Czemu ta gra mi to robi? Czemu ta gra mi to robi? Ej, to jest niesamowite, nie? W sensie, jak dla mnie,
Ja nie wiem, co ja mam tu zrobić jakby więcej, nie? Bo ja serio, już próbuję wszystkiego. Ja nie mam się tu czym bić, a gra mi mówi wprost na samym początku: ej stary, bij się kurwa lagą. Gdzie ta laga nic nie daje, nie? Lagę to co najwyżej mogę wyłożyć na to. Tym bardziej, że ci krwiopijcy, patrzcie. Ja mam wrażenie, że oni dopiero jak one dopiero jak złapią fokus na ciebie, to dopiero wtedy damage jest zadawany. Ale może mi się wydaje tylko. Dobra, jeden krwiopijca dead. No dawaj, dawaj, jeden hit. Dobrze, dobrze. Nic tu nie ma. Nie no stary, brawo. A nie mogliśmy tak od razu, Jorn, co? Nie mogliśmy? Ja pierdolę, jaki to był ciężki fight w ogóle. Ej, nie spodziewałem się totalnie czegoś takiego tutaj. Totalnie. Totalnie. Się nie spodziewałem czegoś takiego tutaj. O cholera. Mocno mnie dziabnął, sukinsyn. Mnie też. Wszystko w porządku? Tak. To tylko draśnięcie. Na zwykłe draśnięcie mi to nie wyglądało. Muszę przyznać, że te krwiopijce kąsają mocniej niż u nas. Jeśli pójdziemy dalej wzdłuż tej ścieżki, na pewno dotrzemy do ludzi. Nie czuję się na siłach, by nas dalej prowadzić. Chyba będziesz musiał iść przodem. Nie, Jorn, jaja sobie chyba robisz ze mnie teraz. Żarty sobie robisz ze mnie, prawda? W tej sytuacji. Maliny w ogóle rosną. Co? Marvin, wydaje mi się, że wiosna... Dobrze, spokojnie, Jorn, spokojnie, nie panikuj. Spokojnie. Dobra, od nowe HP sobie zrobimy. Chyba przydałoby się więcej tych malin, jakiś coś tego. Bo jest lipa fest, powiem wam. Lipa jest fest. O! O nie, ścierwojad! Dobra, pieprzę to, uciekam po prostu, biegnę przed siebie. No nie bij mnie! Puść mnie, kurwa, tym ścierwojadem zasranym! No nie! Ja w to nie wierzę dzisiaj. To musi być żart, prawda? To jest żart. Ja pier... Kurwa dole. O. O cholera. No, mnie też mocno dziabnął, sukinsyn. Dobra, ale wiem teraz przynajmniej, że ten gnój tam będzie, tylko co mi to daje? O! O, maliny są jeszcze. Czyli zębate ziele daje po prostu sprinta. No dobra, no to git. To biegniemy. Niech on se tam ubije tego ścierwojada. Bierz ich, Henry. Kto cię tam szwenda po nocy? Odpowiadać mi byle szybko. Harry, słuchaj. Jesteśmy tylko prostymi wędrowcami. Jesteśmy tylko prostymi wędrowcami. Wędrowcami. Dobre sobie. Wyglądacie jak zwykłe włóczęgi, a nie wędrowcy. Czego szukacie w Silbach? Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni, szukamy schronienia. Jesteśmy wycieńczeni, ranni i głodni, szukamy dobrze, schronienia. Dobrze, dobrze, Jork, dobrze. Faktycznie. Wyglądacie jak siedem nieszczęść. Jak większość żebraków i darmozjadów, którzy uprzykrzają życie porządnym ludziom. Już raz takich wpuściłem i gorzko tego pożałowałem. Dobra, podsumujmy. Jedna coś bestia mi mniej. Się ta twoja historyjka nie klei. Gadaj od początku, tylko tym razem bez ogródek. Słuchaj, przybywamy z Londram. Przybywamy z Londram. I niby jak przedostaliście się przez morze? Wpław? Żadnego okrętu nie widziałem. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony, zabraliśmy się na łajbie rybackiej. Fregata kupiecka, no. Fregata kupiecka wysadziła nas od zachodniej strony wyspy.
A to bardzo ciekawe, bo z tego co mi wiadomo, królewska armia zarekwirowała prawie wszystkie okręty. No prawie. To wygląda, że ten był wyjątkiem. Czego szukacie w Silbach? Uciekamy. Uciekamy przed wojną. Doprawdy? Na Archolos nie ma żadnej wojny. No, chyba że przynieśliście ją ze sobą. Jasne, możesz mi nie wierzyć. Pytanie tylko, czy możesz sobie pozwolić na to, by mi nie wierzyć. To się jeszcze okaże, czy mówisz prawdę. Dobra, podsumujmy. No. No to co mówisz, brzmi wiarygodnie. Dziękuję. No dobra, nie musicie tu tak stać, możecie wejść. Dzięki, stary. Najlepiej będzie, jak pójdziecie od razu do tutejszej karczmy. Gdzie ona jest? Gdzie dokładnie znajduje się karczma? Idźcie prosto pod górę, później w prawo i mostem przez rzekę. To spory budynek, na pewno go nie przeoczycie. Tam możecie się zatrzymać, ale nie liczcie na miłe powitanie. Ludzie mają po uszy własnych problemów. Dzięki za pomoc. Ca, będę was obserwował. Możecie być o to spokojni. Domyślam się. Żadnego myszkowania po okolicy. Jest noc i ludzie już dawno smacznie chrapią. Rozumiemy się? Jasna sprawa. Jeszcze będę miał przez to kłopoty. Na pewno. Chodźmy do karczmy. Tam pogadamy. Tylko nie łaź tu nigdzie i nie właduj się od razu w kłopoty. Spokojnie, Jorn, spokojnie. Póki co to większych kłopotów chyba nie będziemy mieć niż to, co mieliśmy po drodze, naprawdę. Ciężko by było, słuchajcie, ciężko by było. Natomiast to wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. I oczywiście zasubskrybujcie, jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!